Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko, z tej strony oczywiście Krychacz, ale dziś wam pokażę, jak zrobić system zawodu dostawcy paczek, także jeżeli jeszcze nie zostawiłeś suba oraz lajka, to zachęcam cię do zrobienia tego w tym momencie oraz do dołączenia na mój serwer Discord, a gdybyś chciał mnie wesprzeć, to możesz kupić moją koszulkę na Robloxie za 5 Robuxów, tanio jest, także zachęcam, a teraz przejdźmy już do filmu. No dobra, także na sam start musimy sobie stworzyć naszą paczkę, ale ja sobie najpierw zacznę od Rigbuildera. Jeszcze tylko blok avatar, żebym mógł dopasować, czy ta paczka nie będzie za duża. A więc sobie trochę ją przekształcimy. O, tak jest git. Także sobie jeszcze kolorek zmienimy. Tutaj damy sobie snow. Skorujemy sobie to, duplikujemy sobie to kilka razy i zrobimy sobie taką stertę trochę z tego. Ok, teraz sobie zrobimy z tego model, czyli Ctrl-G. Następnie sobie wyjmiemy jedno z tego. Okay. I teraz tak, dodam sobie jeszcze kolejnego parta, ale zajmiemy się nim trochę później. Teraz do naszego workspace dodamy sobie tool. Zmienimy sobie nazwę tool na box. To odnakorujemy. Włożymy to do naszego toola. Zmienimy nazwę tego parta na handle. I teraz użyjemy takiego plugina pod nazwą tool grip. I możemy sobie teraz zmienić, jak będzie nasza ręka trzymała paczkę. Tak jest dobrze. Także super. I możemy naszą paczkę włożyć do server storage. Ok, teraz zajmiemy się tym partem. I mianowicie, pierwsze sobie go skurczymy, bo jest za duży. Weźmiemy go sobie do góry. Ok, trochę bardziej przybliżymy do tych paczek. Dobra, zmienimy sobie transparency na 1, wyłączymy opcję Can Collide i nazwa to będzie prompt. Do tego parta dodamy sobie proximity prompt, action text to będzie tape box. No tutaj sobie możecie zmieniać niektóre rzeczy, na przykład pod jakim klawiszem, zostanę sobie przy E. Hold, czyli przez ile mamy przytrzymywać klawisz, ja sobie wezmę 1. I to tyle w sumie. Także co? Także możemy zacząć robić skrypty. Pierwszy skrypt będzie na leaderstats, a więc game.players.playerAdded .connect function. Damy sobie tutaj nawias player. Następnie local leaderstats równa się instance.new. Piszemy sobie tutaj w cudzysłowie folder. A jeszcze przecinek layer. Następnie leaderstats.name równa się cudzysłów leaderstats. Następnie local money równa się instance.new cudzysłów number value. Przecinek leaderstats. Teraz money.name równa się cudzysłów money. Następnie money.value równa się, i tutaj wybieracie z jaką wartością chcecie, abyście zaczynali grę. Ja sobie wezmę oczywiście 0. I możemy sprawdzić w sumie teraz, czy ta tabela nam wyjdzie. No, wyszła, także jest super. I teraz sobie stworzymy nasz punkt dostawy, a więc weźmiemy sobie cylinder, scale trochę powiększymy. Dobra, kolor będzie taki jasno zielony i materiał to neon. Jeszcze tylko anchor. Zmienimy sobie może nazwę na cel. Okej.
i możemy napisać sobie kolejny skrypt, tylko jeszcze nazwę sobie ten leader stats. Weźmiemy sobie kolejny, to będzie skrypt dob. I teraz sobie stworzymy zmienną local cell, bo tak nazwaliśmy nasz punkt dostawy. Workspace.cell local prompt równa się workspace.prompt. Teraz local box tool równa się game.getService. Wysłów server storage.box clone i teraz piszemy sobie prompt proximity prompt trigger ended connect function oczywiście enter i dajemy sobie w nawiasie player. Tutaj if not player.character find first child box and not player.backpack find first child box then box tool.parent równa się player.character. I jeszcze to nie jest koniec skryptu, ale możemy w sumie już teraz zobaczyć, czy będziemy mogli w ogóle podnieść tą naszą paczkę. Więc podchodzimy sobie tutaj. Aha, tak. Nie zankorowały. Mój błąd. Podchodzimy sobie jeszcze raz i aby teraz nam działało, a więc take box. Dobra, więc sobie jeszcze raz próbujemy, aby nam teraz zadziałało. Take box. Mamy naszą paczkę. Gdybyście zastanawiali się, dlaczego mi mnie w ziemię wgniotło, to dlatego, że miałem jeszcze weld dodane, także zwracajcie na to uwagę. Ale jeszcze nam nie działa nasz punkt dostawy, który mogę zresztą powiększyć, bo jest trochę za mały. Dobra. Także tutaj, gdybyście mieli weld, to usuńcie, bo was w ziemię wgniecie. Dobra. Także teraz możemy stworzyć sobie już skrypt, który umożliwi nam dostanie pieniędzy za to, że doniesiemy paczkę do punktu dostawy. A więc zaczniemy sobie od local player service równa się game.getService players. Super. Teraz cell touched.connect function sobie nawias hit local character parent następnie local player równa się players player service dwukropek get player from character dajcie tutaj jeszcze character if character dwukropek find first child cudzysłów box then player local leader stats .money.value plus równa się i tu możecie wybrać ile pieniędzy dostaniecie za doniesienie paczki do punktu dostawy. Dam sobie tutaj 100 i charakter .findFirstChild cudzysłów box .destroy. Powinno nam działać, nie powinno mieć żadnych usterek, także zobaczmy, czy nam wyjdzie. Podchodzimy sobie do naszych paczek, bierzemy sobie jedną z nich. Jak widzicie, dostaliśmy 100, bo doniesiliśmy
paczkę. Także to by było na tyle. Gdybyście chcieli więcej paczek rozwieźć, to musielibyście skopiować więcej i zrobić więcej tuli do server storage, ale no, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subiku oraz lajku. Trzymajcie się, do następnego. Ja się z wami żegnam. Siemano.